No nie no! Co to jest za kraj? Polska! Vlog Reporter, odcinek 5. Czyli uczymy się stick. A czy wy uczycie się stick? U nas to różnie bywa. Czas najwyższy, aby to zmienić. Projekty takie jak Szkoła z Klasą 2.0 i Cyfrowa Szkoła to świetna okazja, aby rozpocząć małą rewolucję. Dzisiaj zaproponujemy wam świetny sposób na naukę języka angielskiego, nie odrywając się od komputera. Przyznajcie się, długo siedzicie przy komputerach. Za długo! Grając Minecrafta, siedząc na Facebooku albo NK i YouTube. W sumie YouTube nam się do tego przyda. Poza tym Gmail i podstawowa wiedza, jak założyć subskrypcję na YouTubie. Pomoże wam w tym mój redakcyjny kolega Dominik. Czyli Gmail, YouTube i subskrypcja. Przy okazji Gmail i YouTube to jedna firma. I właścicielem jest Google. Czyli właściciele Google'a wiszą mi kupę kasy za reklamę. Ale będę bogaty. Przejdźmy od słów do czynów. Już wkrótce uczniowie naszej szkoły, samorządowej szkoły podstawowej Chwali Bogowie, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie, Polska! Będą przygotowywać krótkie filmiki, dzięki którym poznacie słownictwo internetowe w języku angielskim. Ale do tego potrzebna będzie wcześniej wspomniana subskrypcja. A co to subskrypcja? Wyjaśnię wam za chwilę. Ale najpierw Dominik wytłumaczy wam, jak to wszystko zacząć. Witam, mam na imię Dominik. W sumie nie mam nic do powiedzenia. Bierzemy się do roboty. Na dobry początek odpalamy przeglądarkę internetową. Osobiście używam Google Chroma, obecnie chyba najlepsza z dostępnych przeglądarek. Następnie wchodzimy na stronę Blog Reportera. Link do strony w opisie dzisiejszego odcinka. W miejscu, gdzie widoczny jest nasz ostatni odcinek, klikamy na napis YouTube, który przenosi nas bezpośrednio na nasz kanał na YouTube. Teraz klikamy subskrybuj. Jeśli mamy konto na Gmailu, wystarczy się zalogować. Jeśli nie, musimy kliknąć utworzyć konto i wpisujemy wszystkie potrzebne dane. Teraz nazwa użytkownika. Widzimy, że ta już jest zajęta. Wybieramy inną. Pamiętajcie, że hasło musi być oryginalne, tak aby nikt go nie rozszyfrował. Najlepiej zarówno litery i cyfry. Teraz reszta danych. Akceptujemy warunki i klikamy następny krok. No niestety widzimy, że weryfikacja telefoniczna jest konieczna. Wybieramy kraj. Najlepiej wcisnąć literkę P. I widzimy, jest Polska. Wpisujemy nasz numer telefonu komórkowego, po czym klikamy kontynuuj. Mojego numeru niestety wam nie pokażę. Czasami musimy poczekać nawet 15 minut, ale to rzadkość. Dostałem już SMS-a z kodem weryfikacyjnym. Wpisujemy i klikamy kontynuuj. Możemy dodać zdjęcie profilowe. Odpuścimy sobie i dajemy następny krok. Tutaj widzimy nasz adres mailowy i dziękujemy za założenie konta. Powrót do YouTube'a. Od tego momentu, kiedy jesteście już zalogowani, jeśli spodoba wam się to, co dany użytkownik zamieszcza na YouTubie, wystarczy kliknąć subskrybuj. I jak tylko właściciel tego kanału zamieści nowy film, otrzymacie wiadomość mailową. To tyle z mojej strony. Trzymajcie się. To by było na tyle. Proste. Jeśli założyliście już subskrypcję, za każdym razem, kiedy zamieścimy na YouTubie jeden z naszych filmików, otrzymacie wiadomość e-mail z linkiem do naszego filmiku. Pamiętajcie,
Język angielski w naszych czasach to podstawa, więc jeśli możecie się go uczyć, to róbcie to. Nie tylko w szkole, ale także w domu. A my dopilnujemy, aby wam to ułatwić. Blog Reporter never sleeps.